Witam Państwa bardzo serdecznie. Jacek Balkan, to jest Motodziennik w piątek, czyli ostatni w tym tygodniu. Zapraszam na program, a dzisiejszy zaczynamy oczywiście od najnowszych motoryzacyjnych informacji z różnych stron świata. Zaczniemy w Wielkiej Brytanii, kraju specyficznym nie tylko z powodu ruchu lewostronnego, ale również dość nietypowym, przynajmniej jeśli chodzi o podejście do młodych czy młodocianych kierowców. Są oni raczej zachęcani do korzystania z rowerów, rolek czy deskorolek, a nie do robienia prawa jazdy i kupna auta. Jak świeżo upieczeni kierowcy od 17 do 22 roku życia, jeśli tylko chcą usiąść za kółkiem swojego auta, choćby był to wart 100 funtów grat, muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie, a to jest dość drogie, delikatnie mówiąc. Kosztuje średnio 540 funtów, czyli ponad 2300 zł. Ktoś powie, że w Polsce jest niewiele taniej, jeśli nie ma się zniżek. I oczywiście będzie miał rację. Szkopuł w tym, że w Polsce za 2000 dostaniemy ubezpieczenie na cały rok, a w Wielkiej Brytanii na miesiąc. Rocznie będzie to prawie 30 tysięcy złotych. Rodziców często nie stać na taki wydatek, więc biorą auto na siebie, co jest nielegalne. Ale jest jeszcze inny sposób. Można dostać super zniżkę, jeśli pozwolimy zainstalować w naszym aucie specjalny rejestrator parametrów, czyli samochodową czarną skrzynkę. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł sprawdzić, czy hormony szaleją, czy też młody kierowca jeździ grzecznie. Za to w Niemczech bardziej dbają o starszych kierowców. Tamtejszy oddział Forda opracował właśnie specjalny rodzaj fotela samochodowego z wbudowanymi czujnikami, które monitorują akcję serca. Chodzi o dwie rzeczy. Przede wszystkim o przygotowanie się na rok 2025, gdy 1/4 Europy będzie miała ponad 65 lat i o wyeliminowanie wypadków spowodowanych zasłabnięciem. Na kolejną porcję motoryzacji zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę do Radia Tok FM, gdzie test m.in. tego samochodu, który stoi za mną, to jest SsangYong Corando. Nowy SsangYong, samochód, który z 2-3 metrów wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Natomiast jak podejdziemy do niego bliżej, okazuje się, że bardzo dobrze wygląda niestety, ale tylko na zewnątrz, a w środku już trochę gorzej. Ale mimo to samochód jest dość sympatyczny. Więcej o nim opowiemy Państwu już w najbliższą niedzielę w Radio Tok FM. A teraz na koniec zapraszam na spotkanie z samochodem tygodnia. Jeśli szukamy luksusowego, sportowego auta za niewielkie pieniądze, nasz dzisiejszy bohater może być wyborem niemal idealnym. Lexus SC300 i w mocniejszej wersji z 8-cylindrowym silnikiem, czyli SC400, to naprawdę przepiękne, subtelne auto ze świetnie narysowanym i odpornym na upływ czasu wnętrzem, niezniszczalnym niemal silnikiem i niezłą, choć automatyczną skrzynią biegów. Do tego bardzo bogate wyposażenie, skórzana tapicerka, dobry zestaw audio, elektrycznie regulowane i ustawiane praktycznie wszystko, łącznie z kierownicą i pedałami. Wygodna, ale też skupiona pozycja za kierownicą. O tym samochodzie w superlatywach można mówić naprawdę długo, ale też kariera Lexusa SC trwała z powodzeniem przez 10 blisko lat. Pierwsze egzemplarze pojawiły się w 1991 roku, ostatnie opuściły fabrykę w roku 2000. Druga generacja, kabriolet z twardym dachem, to już zupełnie inna historia, za zupełnie inne pieniądze. A ładnego, jak nazywają go użytkownicy, lesia można kupić dość tanio. 400 przerobiona na gaz to wydatek rzędu 15-20 tysięcy. Na egzemplarz bezwypadkowy raczej nie ma co liczyć, ale naprawdę ładne okazy zdarzają się od czasu do czasu. Co dość charakterystyczne dla tej marki, przynajmniej z lat 90. wnętrze po dokładnym oczyszczeniu nadal będzie wyglądało świetnie, łącznie ze skórą, nieco może popękaną. 300 kupimy jeszcze taniej, a za naprawdę ładny, idealny niemal egzemplarz trzeba zapłacić około 20 do 25 tysięcy złotych. Jednak te trafiają się bardzo rzadko. Z Lexusem SC jest taki problem, że właścicielom trudno jest się z nim rozstać. To naprawdę świetny, bezawaryjny i dość szybki samochód. SC300 rozpędza się do setki w niewiele ponad 7 sekund. SC400 robi to pół sekundy szybciej. I to wszystko na dziś, czy też prawie wszystko na dziś, dlatego że na koniec mam dla Państwa bardzo dobrą, bardzo gorącą wiadomość. Otóż wczoraj polska ekipa ze Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów z Politechniki Warszawskiej, która w tym momencie jest w Lausitz, na Shell Eco-marathon zajęła pierwsze miejsce w kategorii Urban Car, czyli samochody miejskie, prototypowe, przejeżdżając na 1 litrze paliwa prawie 300 km. Gratulujemy, czekamy na więcej. Dzisiaj kolejny dzień zawodów, a Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już w poniedziałek.